Witajcie kochani, z tej strony Gosia z Canogret Art Studio. Chciałabym Wam pokazać dwie karteczki, które wykonałam. Także są to karteczki ślubne i w sumie tak, to była pierwsza, którą zrobiłam. Ona jest w pudełeczku, które też sama robiłam. Tutaj są tylko drobne kwiatuszki i ta kompozycja przytrzymuje tą wstążkę, żeby ona nie odpadała. Także tak to wygląda. I tutaj okienko jest zrobione z tiulu, ponieważ mam dosyć sporo tiulu i stwierdziłam, że trzeba zacząć go jakoś wykorzystywać. I karteczka wygląda w ten sposób. Także tutaj są piękne kwiaty od Asi Szulik, które musiałam troszeczkę podkolorować, żeby pasowały do kolorystyki, którą mnie proszono. Także tak wygląda karteczka. Nie jest to jakoś mocno skomplikowana kompozycja, są różne listeczki, jakieś takie zawijaski. Miło się dodaje skrzydeł, wycięta delikatnie, tutaj jest para z tekturki i też jest tutaj tiul, żeby też pasował jakby trochę do całego tego pudełka i wszystkiego. Także tak wygląda cała karteczka. W środku jeszcze nic nie ma, jest tylko tam młodej parze w dniu ślubu, tutaj jeszcze będą życzenia. No i tył jest prosty, także to tak wygląda. A druga karteczka jest w kolorach fioletu i jest ten sam system, czyli też tutaj ta drobna kompozycja przytrzymuje wstążkę, żeby nie uciekała. Tak samo pudełko sama robiłam i tak samo okienko jest z tiulu. A w środku, tutaj jeszcze muszę wkleić wstążeczkę do środka i wygląda w ten sposób. Tutaj jest element z tekturki, wycięty z wykrojnika raczej, takie srebrne kwiatki. Też kolorystyka była mi podyktowana, także tak wygląda cała kompozycja. Jest dużo kwiatków z woka, troszeczkę listeczków, też jest jakaś gaza, jakiś sznureczek, napis ślubuję Ci, trochę koronki. Także jest bardzo taka rozwinięta kompozycja, jest dużo kwiatów, ale myślę, że całkiem fajnie to wygląda. W środku jest czysto, z tyłu jest po prostu fiolet, jeszcze nawet nie nakleiłam mojego loga, także tak wygląda ta praca. Myślę, że wyszły całkiem fajnie. Oczywiście zawsze i wszędzie inspiruje się Asią Szulik, ponieważ ona robi przepiękne kwiaty, przepiękne kartki tego rodzaju i zawsze gdzieś tam jestem mega szczęśliwa, że mogę zobaczyć, co ona tam tworzy. Też wykorzystałam tutaj z kalki listeczki, tak jak ona to robi. Także tak wyglądają moje prace. Film oczywiście będzie łączony, także zapraszam do dalszej części filmu. Kolejna praca, jaką chcę Wam pokazać, to jest pudełko zrobione z okazji narodzin dziecka. Jak widzicie, jest ono dla dziewczynki i na wieczku mamy tylko napis Maja, skrzydełka i kryształki, tutaj jest trochę koronki. Generalnie jest to pudełko z różnymi takimi rzeczami dla dziedziusia, a później ma być po prostu pudełkiem na pamiątki po oczywiście dziecku. Także o coś takiego mnie poproszono. Generalnie pudełko jest zrobione z kolekcji z Actiona i to jest kolekcja Soft Romance. Ma kilka fajnych papierów, można naprawdę fajnie je wykorzystać. I tutaj mi one bardzo pasowały do całej tej jakby konstrukcji. Całe pudełko jest zrobione przeze mnie, więc no trochę się tutaj napracowałam, ale wyszło całkiem fajnie. Tutaj mamy grzbiecik. Tylko taki jest ozdobny, jest koronka, jest washi, są takie taśmy z kryształkami. To była bransoletka, ale miała zepsute zapięcie, więc po prostu wykorzystałam do ozdobienia. Całkiem fajnie to wygląda. Na dnie mamy po prostu tylko moje logo, nic tutaj specjalnego nie ma. Natomiast zapięcie tego całego pudła to jest shaker. Jak widzicie, przesuwają się tutaj wszystkie elementy, jest ich dosyć sporo. Ten shaker jest bardzo gruby, tak naprawdę, takie wielkie koło. I to jest na magnes. Tutaj się podnosi za wstążeczkę. Magnes jest dosyć mocny, więc świetnie się to trzyma. I teraz jak otworzymy sobie to wieczko,
to wie, ten cały tutaj nasz ten system zamykania po prostu wiśnie tutaj na okładce i się to ładnie trzyma. Natomiast w środeczku mamy tutaj karteczkę dodatkowo zrobioną, takie po prostu z resztek papieru, które mi zostały, zrobiłam po prostu taką dodatkową kartkę. No i tutaj mamy pierwszą jakby warstwę, tutaj już są poukładane różne rzeczy. Jak widzicie, spineczki, jakieś gumeczki, skarpetki i tak dalej. To są wszystko przegródki robione też przeze mnie. I to się podnosi i w środku też mamy przegródki, no a już takie większe rzeczy też są tutaj powsadzane. I tak jak mówiłam, później kiedy już to się powyjmuje, będzie można powsadzać jakieś pamiątki inne, które gdzieś tam się przez lata uzbierają. Także tak wygląda to pudełeczko. Myślę, że wyszło całkiem fajnie. Bardzo mi się tak naprawdę podoba samo to wieczko. Jest skromne, ale mi się zdaje się, że jest dosyć takie urocze. Kolejne dwie prace to są dwa albumy. Robiłam je na podstawie tutorialu Doroty Kotowicz. Oczywiście nie są identyczne, tak jak Dorota pokazywała, natomiast wiele elementów wykorzystałam z tego, co ona pokazywała. I teraz tak, to jest Gryffindor, to jest Ravenclaw, Harry Potter, w pełnej krasie oczywiście. I teraz przejdziemy do środka. Tutaj mamy tylko z wosku HP, tutaj jest po prostu nazwa, mikstur. Tutaj mamy godło Gryffindoru. No a z tyłu jest po prostu moje logo, stemple i tak dalej. Natomiast w środku mamy tak. Tutaj mamy kieszeń i maty na zdjęcia. Maty na zdjęcia są na zdjęcia 10x15. Tak jak przeważnie w moich albumach, staram się robić tak, żeby zdjęcia się zmieściły normalnej wielkości. I następne strony po prostu są maty na zdjęcia, jest dużo różnych elementów. Tutaj znowu jest logo Gryffindoru. Są różne, nie stemple, tylko wykorzystane tatuaże, które po prostu odcisnęłam na papierze. Tutaj mamy taką klapeczkę, gdzie można wkleić dwa zdjęcia zawiązywane na taki jutowy w sumie, jakiś taki sznurek, no może nie jutowy, ale sznurek. Kolejna mata na zdjęcia, tutaj mamy matę na zdjęcia, tutaj jest kieszeń i dwie maty na zdjęcia. Tutaj jest znowu mata, a tutaj znowu jest klapka, też jest rozwiązywana na sznureczek. I klapka otwiera się w tą stronę i też można wkleić tam dwa zdjęcia. Jest oczywiście trochę elementów związanych z Harrym Potterem. Także tak to wygląda. Tutaj mamy oczywiście matę. Tutaj mamy taką klapeczkę, gdzie możemy też wkleić dwa zdjęcia. I tutaj, nawet nie mam tutaj żadnego tagu. Wezmę kawałek kartki. Tutaj można wsadzić jeszcze jakąś pamiątkę do środka, albo też wsadzić zdjęcie, co tam kto będzie chciał. Ok. Tutaj jest mata na zdjęcia i tutaj mamy kieszonkę. Tutaj jest moja wizytówka. I tyle. Tak wygląda ten album. Natomiast drugi jest podobny, chociaż troszeczkę inaczej zrobiony, już tak miałam mniej papierów, musiałam trochę bardziej jakby rozplanować je wszystkie. Także tutaj jest kompozycja, jest godło Ravenclaw, tak samo tutaj jest napis. I tutaj z resztek, już totalnych resztek papieru zrobiłam miejsce pod moje logo. A w środku jest tak, na początku mamy kieszeń. I matę na zdjęcie, tak jak wcześniej w albumie. Tutaj znowu mamy matę na zdjęcia. I też są różne kompozycje, różne elementy, tatuaże. I tutaj mamy już klapeczki. I teraz te klapeczki wyglądają troszeczkę inaczej, ponieważ tutaj jest taka mała klapeczka, gdzie można przykleić jakieś małe zdjęcie. A tak poza tym to są jeszcze trzy miejsca na zdjęcia. Także
jest po prostu w tym albumie trochę więcej miejsc na zdjęcia i wydaje mi się, że przy kolejnych albumach, które będę robiła w tym stylu, też będę właśnie to wykorzystywać, bo jest no to całkiem fajne. Dużo lepiej mi się podoba niż tamte klapki, ponieważ tutaj więcej zdjęć wejdzie. Także tutaj tak to wygląda. Oczywiście tutaj już musiałam łączyć papiery, bo już mi, tak jak mówię, tutaj nie starczyło. Oczywiście kieszeń, maty na zdjęcia. Tutaj jest mata. Można wsadzić zdjęcie pod kota. Tutaj znowu mata i tutaj znowu mamy taką samą klapeczkę. Czyli jest takie małe, że można tutaj przykleić małe zdjęcie. I trzy miejsca dodatkowo na zdjęcia. Także tak. Generalnie ten album mi się bardziej podoba. Może też przez to, że jest właśnie więcej miejsc na zdjęcia. Tutaj mamy znowu kieszonkę. A tutaj mamy miejsce na zdjęcie i oczywiście tak samo wszystko jest tutaj podniesione, żeby można było spokojnie zdjęcie wkleić. I znowu mamy klapeczkę, też zrobioną w tym samym stylu. Czyli też podnoszą one do góry miejsce na zdjęcie. I tutaj są trzy miejsca na zdjęcia. Tak. I na końcu mamy kieszeń, jest mata na zdjęcia i mam jeszcze taką torebeczkę po herbacie, którą stwierdziłam, że można wykorzystać właśnie na jakieś pamiątki, a poza tym jest tutaj, są te, i znowu zapomniałam jak się nazywają, chochliki kornwalijskie, także jest, są one narysowane. Także tak samo się nazywa cała herbata, więc uznałam, że fantastycznie będą się tutaj sprawdzać, chociażby nawet przez ten kolor. Także tak wyglądają te dwa albumy Harego. Mam nadzieję, że Wam się podobają, bo mi się je bardzo fajnie robiło. Bardzo się cieszę, że je wykonałam. Szkoda, że nie mam papierów, żeby zrobić jeszcze albumy dla Hufflepuff i Slytherinu. No ale niestety na razie nie mam takich papierów, ale mam w planie zrobić podobne albumy właśnie też dla tych domów, także czekajcie na to. I jeszcze chcę Wam pokazać jedną pracę. Jest to praca w takim pudełku. To jest pudełko na album dla chłopczyka z okazji narodzin i jednocześnie chrztu. Także po prostu zrobiłam takie pudełko. To jest pudełko zrobione z innego pudełka. Ja po prostu je pomalowałam, okleiłam i tyle. Nie kombinowałam tutaj za bardzo, ponieważ no, prośba była taka, żeby jednak to nie było aż tak mega, mega drogie. A że miałam akurat pudło, do którego idealnie pasuje właśnie album, no to wykorzystałam je po prostu. Tutaj mamy oczywiście wstążkę, żeby podnieść album. Tutaj mamy jeszcze takie pudełeczka na pamiątki i oczywiście jest jeszcze sporo miejsca na inne rzeczy, także tutaj jeszcze coś można wsadzić. I tak jak mówię, pomalowałam po prostu farbą w środku, przepraszam za to zatrzęsienie, farbą w środku i obkleiłam tylko wierzch papierem, także że tak wyszło to pudełko. Natomiast album, to jest album, który robiliśmy razem, który już widzieliście, ale mimo wszystko dla tych, którzy nie oglądali jakby całego procesu tworzenia, to jeszcze raz go pokazuję. Tutaj na okładce mamy wyjmowaną matę, że można sobie wsunąć zdjęcie. Tutaj mamy po prostu napis i imię. I na końcu mamy kolaż papierów i moje logo. A w środku mamy tak. Tutaj mamy matę na zdjęcia i klapeczka, żeby móc tutaj wkleić zdjęcia do środka. Tutaj mamy kieszonkę i trzy maty. I tak samo klapeczka, że jest sporo miejsc na zdjęcia. Oczywiście w każdej tutaj macie mamy, znaczy w karcie mamy matę na zdjęcia, taką dużą, wsadzoną od góry. Także tak, to już nie będę pokazywać. Tutaj mamy książeczkę. Taką niedużą na trzy zdjęcia i tylko napis maluszak z tekturek. Album nie jest mocno ozdobiony, ponieważ on sam w sobie jest mega ozdobny. Papiery są mega ozdobne. Przepraszam Was za mój głos, ale strasznie chrypie.
Tutaj mamy oczywiście wodospad ukryty na 10 zdjęć. Jeszcze tutaj można jedno zdjęcie wkleić, jak ktoś będzie chciał. Tutaj mamy kieszeń boczną i po prostu maty. Tutaj znowu mamy książeczkę, tylko że już tutaj jest więcej miejsca na zdjęcia, tak żeby można było 7 zdjęć wkleić. I tutaj wykorzystałam i na samym przodzie tego albumu Digi Stemple, które są od Żanety Nawrot. Tutaj mamy matę na zdjęcia i tutaj mamy klapeczkę i w środku jest też kieszeń z matami. Natomiast w tą stronę jeszcze są dwa miejsca na zdjęcia. Mata na zdjęcia, tutaj jest klapeczka, gdzie można wkleić zdjęcia, a tutaj mamy po prostu kieszeń. Dalej mamy w sumie takie same wodospady, zamykane na wskazówki, że wodospady się otwierają i tutaj jest miejsce na 7 zdjęć. I tutaj jeszcze jest miejsce na zdjęcia. Można wkleić jedno albo dwustronnie, to jak to woli. I tutaj te środkowe jakby, czy te środkowe, te wodospady są przygotowane na zdjęcia z chrztu. Aczkolwiek, jeżeli tych zdjęć będzie znacznie więcej, to można po prostu uzupełnić album do końca zdjęciami z chrztu, a można po prostu tylko tutaj wkleić, a dalej jakieś inne zdjęcia. Tutaj mamy też książeczkę i tutaj mamy taki zrobiony, żeby jeszcze przy okazji przytrzymywał tą książeczkę, bo tutaj jest kieszonka, więc tą można po prostu wsadzić do tej kieszonki. I tutaj, żeby nam ta książeczka nie odchodziła, to po prostu ten tak się sprawdza po to i fajniej to wygląda, ozdobione jest przynajmniej. Tutaj mamy kieszeń, taką dużą, na wiele mat, a na kieszeni mamy jeszcze książeczkę na mniejsze zdjęcia, takie na 9 na 13 spokojnie wejdą, a tutaj jeszcze można ewentualnie wsunąć jakieś mniejsze zdjęcie, coś takiego mniejszego, albo zostawić po prostu taką ozdobioną matę, nie ma problemu. Także to. I tutaj mamy znowu kieszonkę na maty i w środku mamy matę na zdjęcia i to nie jest kieszonka, tylko mam niepodklejoną tutaj tą koronkę, więc przytrzymuje się mata spokojnie. I na końcu mamy taką dużą klapę. Tutaj mamy oczywiście matę na zdjęcia, ale to się otwiera i tutaj mamy w środku kieszeń, chodź tutaj na zdjęcia. Tu mamy matę, tutaj znowu mamy dużą kieszeń na zdjęcia, na jakieś pamiątki, tutaj jest taguś. Tutaj jest dużo miejsca na zdjęcia, ale tutaj spokojnie zmieścimy sporo pamiątek, niekoniecznie te same maty. I jak to sobie zamkniemy, zawiążemy wstążką, to nam się tutaj nic wypadać nie będzie, wszystko się będzie ładnie trzymało, to będzie sobie po prostu rosło do góry i wstążeczka wszystko przetrzyma. Także tak wygląda ten album. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że spodoba się oczywiście klientce. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście, za to, że komentujecie, że przybywacie. I oczywiście mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym filmie. Oczywiście zapraszam również do subskrypcji, do klikania w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia. Także dzięki Wam wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa.